Witajcie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was na kolejny odcinek z ostatniego dodatku DLC Polowanie na czarownicę. Jesteśmy w Taigu Kadasz, no i kontynuujemy eksplorację. Musimy znaleźć coś, co się nazywa Światła Arlatanu oraz musimy zdobyć jeszcze odłamki szkła z rozbitego eluwianu, ale to będzie w innej lokacji. Serdecznie zapraszam Was na serwer Discord oraz... O, wow, co tu się stało? Czy to już to? Tak, światło Arlatanu, patrzcie, no to mamy już to. Serdecznie zapraszam Was na serwer Discord i zachęcam do nadrobienia poprzednich odcinków, jeżeli ich jeszcze nie widzieliście. No tak, ale tam są kolejne poświaty i mamy dalej przejście, no i mamy kolejnych przeciwników tutaj. Widzicie, to jest ten Magical Vortex. No dobra, no dobra, dobra, no sprawdźmy. Okej, światła Arlatanu to są latarnie. No dobra, ale to teraz tak, mamy już to, czy jeszcze nie? A, w ogóle musimy jeszcze, jako zadanko poboczne mamy, to musimy odkryć historię elfów z Cat Halash, które tak naprawdę mieściło się w Taigu Kadasz, tak Taig Kadasz powstał później dopiero w tym miejscu. W ogóle ciekawa sprawa. Czy krasnoludy w ogóle wiedziały o tym, że to było wcześniej miejsce, w którym mieszkały elfy? W ogóle ciekawa też sprawa, że były elfy, które żyły pod ziemią. To jest w ogóle ciekawe. Okej, okay, dokumenty. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj muszę raz sprawdzić. Nasi towarzysze non-stop gadają. Non-stop. Dobra. Tutaj odłamki, znaleźć światło Arlatanu 4. Czyli tak jak myślałam, to nie jest jedyne światło. Still burning after thousands of years. Magic? Special fuel? Perhaps the design of the sconces? Hey, wait up! Już czekam, czekam. Dobra, sprawdźmy tutaj. Strange to think of the dwarfs giving shelter in this darkness to the elves who fled Arlathan. No, no właśnie o tym mówię, no mnóstwo, mnóstwo dialogu. Jestem w ogóle pod wrażeniem, jak dużo dialogów jest w tym dodatku, naprawdę. W porównaniu do pozostałych dodatków, no wiadomo, przebudzenie było trochę większym dodatkiem. Wiadomo, przebudzenie było większym dodatkiem, ale no ten dodatek najprawdopodobniej jest mniejszy niż przebudzenie. Ale jestem po prostu pełna podziwu, ile tu jest dialogów między naszymi towarzyszami. Mamy jakiś dziennik. Okej, okay. Pochodzenie i w ogóle znaczenie tej rzeczy to zagadka. Okej, okay, update w kodeksie. No dobra, my musimy iść dalej, musimy szukać dalej świateł Arlatanu. W końcu się na nie natkniemy, nie? Kolejne. I thought most mages wanted to be free. Why? Just to be outside? Do you see this splotch here on my robe? That's mud. There's no mud in the tower. I miss being cozy and dry. Dobra. It's like standing in a field of stars. And they're showing us the way. Okej, okay, stamtąd przyszliśmy, więc w sumie możemy iść tędy, zobaczymy. Masonry. Look at the craftsmanship on Finn. Sorry. Naprawdę dialogów jest tutaj niesamowicie dużo. Okej, okay, zapis. W sumie też wolałabym się zapisać. Mam wrażenie, jakbyśmy chodzili w kółko, ale to możliwe, że to przez to, że tutaj wszystko dookoła wygląda tak samo. Oh, I bet there's
No dobra. Tutaj mieliśmy tylko jednego elfa. W ogóle te starożytne elfy nas atakują. Mieliśmy tutaj maga. Czekajcie, bo ja teraz naprawdę mam wrażenie, jakbyśmy chodzili w kółko, ale nie. Wow. Po prostu ten tajk jest taki duży. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli aż tak dużo tego w podstawce. Wydaje mi się, że w tym tajgu Kadasz spędziliśmy znacznie mniej czasu w podstawce, kiedy robiliśmy zadanko Shale. Możliwe, że się mylę, ale na pewno tędy wychodziliśmy, my teraz tędy weszliśmy, no ale znacznie mniej tutaj mieliśmy w ogóle terenu do, wiecie, do eksplorowania wtedy. No idzie tam, tak? Nie wiem, możliwe, że tam gdzieś jest. Możliwe, że tam gdzieś jest kolejna latarnia. Wrócimy się tam, wiecie? No ale my tutaj byliśmy. Przecież. Nie, no to jest... One się wracają. My tam byliśmy. My tam już byliśmy. Nie, nie, nie. My musimy iść tamtędy. No chyba, że tam była jedna latarnia, którą przegapiłam, czy coś. No to jak coś, to się wrócimy, ale według mnie powinniśmy iść tędy, przez ten most. Wiadomo, zawsze mamy możliwość powrotu, więc nie jest źle. Ale tak, idziemy tam, gdzie jeszcze nas nie było. No i tamte się cofają, ale te idą tam, więc dobrze idziemy. Kalsharok destroyed Cadhalash. The dwarves slaughtered their own because they feared the Tevinter Imperium. Despicable. Okej, czyli mamy już to zadanko. Tak, to było to zadanko poboczne, żeby odkryć historię tego miejsca. No i mamy, trzeba było po prostu szukać notatek. Czyli trzeba było szukać notatek, jakichś właśnie śladów takich. Dobra, nasi towarzysze non stop komentują. Po prostu to jest niesamowite. Don't care much for it. We had to do stretching exercises. I got sweaty. There was dirt. During my apprenticeship, they thought getting fresh air and exercise at least once a week would do us good. Fresh air and sunlight is good for you. You know what feels fresh air in the summer? Mosquitoes. Hungry for sweet, untested mage flesh. Well, when you put it that way... Luckily, it didn't last long. One day, an apprentice made a break for it. Jumped off the dock and started swimming for the shore. The Templars couldn't jump in after him, not with the armor on. Finally found him a week later. We stopped having to go out after that. That mage Anders never stopped trying to escape, though. Haven't heard from him since his last attempt. Anders, patrzcie na to. Finn wspomniał o Andersie. My wiemy, kim jest Anders. Kurde. Aż tak? No nieźle. No to, że Anders próbował uciekać z kręgu i udawało mu się, tak? Uciekał z kręgu, no to z kręgów różnych, no to wiemy. Ale niezła, bardzo fajna historia. Okej, kolejna poświata, magiczna. No to już wiemy. To już wiemy, Ariane.
Okej, znowu zapis. Wolę sama też się zapisać w takim wypadku. Energy being drawn to the light of Alathen. Co tam się dzieje? Zobaczcie, widzieliście to? Tam były jakieś takie niebieskie światła. W tym miejscu. O właśnie, jest kolejny. No, niestety tak się chyba nie da. Niestety nie można usiąść i swobodnie z nimi porozmawiać. No, raczej nie. Dobra, musimy zdobyć jeszcze jedno światło latano. Ale właśnie tak się wróciłam. Zwróciłam uwagę na to, że były takie dziwne niebieskie światła. No, one nie prowadzą mnie tutaj dalej, prowadzą mnie wstecz, więc coś czuję, że chyba ja coś jeszcze pominęłam, jakieś jedno światełko. Bo tu już mamy mapę świata, tu jest wyjście. Czyli tak, czyli jakieś jedno światło pominęliśmy. Bo tutaj tu już jest mapa świata, to znaczy, że wyjście i mamy wyjść z tajgu, jak zdobędziemy już wszystkie te latarnie. No dobra, no to słuchajcie, musimy się cofnąć i teraz będziemy też wypatrywać tych takich niebieskich poświat, no bo te fioletowe poświaty, z nich wylatują takie małe światełka, które nas prowadzą, tak? Widzicie? One się cofają. No ale wcześniej widziałam takie w jednym miejscu zbite po prostu niebieskie światła, które tak leciały, one po prostu leciały do góry. Więc w tym miejscu mieliśmy tą lampę, latarnię. Będziemy tego szukać. No, prowadzą nas tam, no, czyli gdzieś jedną latarnię pominęliśmy. Ale zaraz się po to wrócimy i ewentualnie zrobię cięcie. I ewentualnie po prostu zrobię cięcie, jak będę wracać już, wiecie, do mapy świata. Dobra, gdzieś tutaj, czyli jeszcze wcześniej, gdzieś tu mieliśmy pierwszą latarnię. Pay attention to where they're going. Widzicie, one się jeszcze cofają. No dobra. Tam, widzicie? Takie niebieskie... O, właśnie, niebieskie światełka, tutaj. As a child, I would break the fingers of those who poked me needlessly. Just saying. Here it comes. Shall be done. We have four lights of Alathen. I hope that's enough. We still need the shard of the Illuvian, though. Let's head to the Elven ruins when you're ready. Okay, dobra. Mamy wszystko, potrzebujemy odłamków. Chociaż czekajcie, chyba, czy ja muszę robić cięcie? No, kawałeczek mamy. No, w sumie, no tam jest dalej. A tu i tak też mamy wyjście, więc możemy wyjść tą samą drogą, którą tu weszliśmy. Więc widzimy się za chwilę i tak zrobię cięcie. Okej, zbliżamy się już do wyjścia. Couldn't pass up a chance to learn more about the ancient elves and the mirrors. Besides, the company is good. Thanks. I meant the dog. Zbliżamy się do wyjścia. Już jesteśmy przy wyjściu. Dobra, wieża kręgów. Patrzcie na to, do chatki. Flemet też możemy się udać. Dobra, elfickie ruiny, lecimy. I meant the dog. O, ludzie, dobry jest. Nie lubią się Zariany za bardzo. Znaczy, nie lubią, no wiecie, dogryzają tak sobie trochę.
Ciekawe, taką ścieżką poszliśmy tak naokoło? I'm sorry to bring you back here. It cannot be easy entering the place of your greatest sorrow. Czyli jednak to są ruiny, w których... Tak, dobrze mówię? To są te same ruiny, w których byliśmy tutaj z Tamlenem? Możliwe. Co za przeciwnicy to są. Szkoda, że tutaj tej mapki całej nie widać, bo w sumie po mapie można by było określić, czy to są dokładnie te same ruiny, w których byliśmy w prologu, w podstawce. Ale chyba tak, zejście tutaj jest takie samo. Tak, to są te ruiny. O kurde. Czyli rzeczywiście udajemy się w stronę Eluvianu. Dobra, znowu pies jest zainteresowany tym. Udajemy się w stronę Eluvianu. Okej. Idziemy w stronę Eluvianu, który widzieliśmy razem z Tamlenem, z którego tak naprawdę to wszystko się zaczęło, ta nasza przygoda z Szarą Strażą. Eluvianu, od którego się zaraziliśmy tak naprawdę. Zachorowaliśmy. Zainfekowane elfy. Okej, to musi być to miejsce. No bo dla mnie wygląda to naprawdę znajomo. Tak, to są te ruiny, to muszą być te same. These people were very sick before they died. Mirabellus, Lethalyn. You don't think it's contagious, do you? To muszą być te same ruiny. Dobra, tutaj chyba nie miało znaczenia, czy szliśmy w lewo, czy w prawo, bo i tak dojdziemy do tego samego miejsca. No, I cannot. Patrzcie na to, tutaj jest klucz potrzebny. No dobra, to idziemy w tę stronę. Zainfekowane elfy. Wcześniej się zastanawiałam, czym są one zainfekowane, a teraz jak walczyliśmy z tymi elfami i to już samo to, że pojawiły się tutaj wrzeszczoty, to już właśnie zauważyłam, że te elfy, nie wiem, czy dacie radę to zobaczyć, no ja stąd widzę ich twarze. One, te elfy zostały skażone. Skażenie pomiotów ich dosięgnęło. Tym są zainfekowani. Dobra, diament, no ale diamentu nie potrzebujemy, to jest raczej kosztowność, więc... Okej, czekajcie, mamy przejście tu, za tym magiem, tam był jakiś mag. W sumie chyba nie ma znaczenia, no i tak tędy przejdziemy. Gdzie jest ten posąg, który widzieliśmy z Tamlenem wcześniej? Wow, co się z tym stało? Jak to? W ogóle tak sobie pomyślałam, nie? Taka myśl mnie teraz naszła, ale by były... Co to jest? Kolejna pułapka? Nie, to jest pułapka, w którą weszliśmy. Ale by była jazda, gdybyśmy spotkali tutaj Tamlena. Dobra, mamy klucz. Tutaj jakiś staw, ale słabszy. Klucz się przyda nam do drzwi. Tutaj mamy jakiś łuk.
Ale by była jazda, gdybyśmy spotkali tam Lena. No ale domyślam się, że raczej tutaj tam Lena spotkać, no nie spotkamy. Tu mamy jakiś pas. Domyślam się, że tam Lena nie spotkamy raczej, a to dlatego, że... No Tamlen już, wiecie, tyle czasu minęło. Tamlen do tego czasu stałby się już pomiotem, tak? Jeżeli został skażony krwią pomiotów, no to po prostu do tego czasu on by już się stał pomiotem. Dobra, zabierzemy to też. Ale też, że na pająki się w ogóle tutaj nigdzie nie natknęliśmy, to jest ciekawe. Dobra, czekajcie, bo tak, tutaj mamy wszędzie pomieszczenia. Ja chcę teraz zobaczyć to, to jest korytarz. Czy to nie jest ten sam korytarz? To były chyba te drzwi, które były zamknięte, tak. Były drzwi, które były zamknięte wcześniej na klucz i teraz mamy już ten klucz, ale jego tego klucza użyjemy tutaj, w tym miejscu. To był ten korytarz. No dobra, wszystko jasne, no to musimy iść tutaj. Słyszałam brzeszczota. Przywołałam sobie wilka, bo w ogóle zauważyłam, że on nie zniknął, więc chyba wcześniej został pokonany. Tu mi się wydaje, że w tym miejscu powinien być posąg, który... Albo ja się już mylę, ale chyba nie. To jest miejsce, w którym mieliśmy Eluvian, prawda? Tak. No to moim zdaniem w tym miejscu powinien być posąg. Pamiętacie, w prologu mieliśmy taki nietypowy posąg, na który właśnie Tamlen zwrócił uwagę. Czekajcie, tu jeszcze jakieś skrzynie są. Aha, to jest ten diament. Dobra, no to jest to, to wszystko, to się powtarza. Dobra. Albo to było na drugim korytarzu, gdzieś wcześniej, tylko nie przyuważyłam tego. No ale mi się wydaje, że tutaj powinien być ten posąg. No nic, w każdym razie mamy już komnatę z Eluvianem, przynajmniej powinien być tutaj ten Eluvian. Doskonale pamiętamy, Duncan go zniszczył. Tak. Tak, tak, to jest dokładnie to miejsce. Kurde, aż się przypominają te sceny z początku. Z tego epickiego prologu. Nic tu więcej nie ma? Nie. Czekajcie, zanim podniesiemy te odłamki, jeszcze zerknę, czy coś jest z tyłu. Tu jest wyjście, okej, okay, wyjście z ruin. Dobra, to skorzystamy sobie z tego. I can feel its history and its malevolence. I'm sorry to bring you back here. Ale bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli my tu i tak mamy możliwość przyjścia do tych ruin, to myślę, że no, ciekawie jest tutaj zagrać w tym przypadku, wiecie, Dalijczykiem, no bo ma to jakieś dla nas znaczenie, tak? Jest to miejsce, z którym wiążemy jakieś wspomnienia, bo byliśmy tutaj z Tamlenem. W przypadku, gdybyśmy grali Krasnoludem, czy na przykład Człowiekiem, no to nie mielibyśmy żadnych wspomnień z tym miejscem, nie bylibyśmy w ogóle w żaden sposób z tym miejscem powiązani. Nie miałoby to wtedy dla naszej postaci tak wielkiego znaczenia, jakie ma to w przypadku, wiecie, Dalijczyka. I have heard a new infant of your clan bears his name. They remember him. With the shard and the lights of our Lathan, we should be able to scry for an unbroken mirror. This looks like a suitable place to do the ritual. We can start whenever you're ready. Okej, czyli możemy to zrobić tutaj? No super. Myślałam, że ten... No dobra, no to ja się i tak zapisałam. Możemy to zrobić teraz. Czy ja mam jakąś interakcję z tym? Mam. Here we go. Demony. As you said, it is begun. Oh, am I bleeding? Oh, look, a rip in my robe. What happened to Ariane? Give us your blood. Who cares if it hurts? It's my blood. That's different.
I've pinpointed another Illuvian. It's in the Dragonbone Wastes. The Tevintus probably moved it there to see if the ancient dragon bones could enhance the Illuvian's power. Byliśmy tam przecież, ale nie widzieliśmy nigdzie żadnego Illuvianu. It might be hidden, or only appear to those who know its location. We examine the mirror. It might give clues to what Morrigan's doing. If she's looking for the Illuvians as well, she might even be there. Shall we? No dobra, no to idziemy tam. Okej, na ten moment po prostu musieliśmy obronić Fina. On nie był w stanie walczyć, przeprowadził ten rytuał. No dobra, wychodzimy w takim razie. Zapiszemy się i wychodzimy. No i tak, zobaczymy. To teraz powinno nam się pojawić to jako nowa lokacja na mapie, chyba że... A no właśnie, nowa lokacja na mapie, Dragonbone Wastes. To jest tutaj. No dobra, lecimy. My tam byliśmy w tej okolicy. Ale właśnie, to lustro może być gdzieś ukryte, nawet mam jakieś takie wrażenie, że może być gdzieś pod ziemią czy coś. Pamiętamy to miejsce, my byliśmy przecież tutaj w dodatku Przebudzenie, to jest właśnie to miejsce, które też było znane jako Upadek Smoka, czy też Upadek Smoków, Dragon's Fall, te cmentarzysko smoków. Tutaj wszędzie roi się po prostu od kości, pełnych szkieletów smoków i nawet wcześniej zostaliśmy tutaj. No właśnie, wcześniej też zostaliśmy tutaj zaatakowani. A, znowu pies jest zainteresowany. Wcześniej zostaliśmy tutaj zaatakowani przez smoka nawet. Okej, dialog się nie załączył. Drugi raz już, ale... no ale nic. Smoczęta. Good feeling about this. I've never met a dragon worshiper before. Not much for small talk, are they? Why would anyone worship a dragon? Dragons are big, powerful, and they breathe fire. Some people are easily impressed. Patrzcie na to, kultyści. Kultyści, którzy czczą smoki. Ciekawa jestem, czy to są dokładnie tacy kultyści, jakich mieliśmy w przypadku Świątyni Świętych Prochów Andrasty w podstawce. Czy to jest jakaś inna grupa kultystów, czy to są ci sami kultyści? No wiadomo, jakby tutaj mogliby mieć innego przywódcę, no bo są kultyści, tam jest łucznik. Kultyści w innym miejscu, tak? No, gdzie jest ten Upadek Smoka, gdzie Świątynia Prochów Andrasty, ale może być ta sama grupa. Albo inna. Mag? Mają magów. Ja nie mogę, jeszcze jakąś pułapkę aktywowałam? Dobra, cofnijmy się, bo chcę zobaczyć, czy coś zostawili, czy coś ja tu jeszcze mogę pozbierać. Wow, patrzcie na to, tutaj jest jakieś błoto, które nas spowalnia. Okej, dobra, mamy skrzynię. Oni sami nic tutaj nam nie zostawiają. Ale kurde, ci też mają magów. Pamiętamy, jacy magowie byli silni w świątyni Andrasty. Świątyni Świętych Prochów Andrasty. Jacy ci magowie byli wymagający. Oni naprawdę dawali nam wtedy w kość. Dobra, ale parę skrzyń tutaj mamy. Jakieś fanty można zebrać. Jeszcze trochę i będziemy kończyć. Dobra, tutaj jakiś fajny toporek był. To jest dokładnie to samo miejsce. Wow!
Jakim cudem ja nie zauważyłam tej pułapki? Halo, przecież jestem łotrzykiem. Czemu moja postać nie powiedziała halo, uwaga, pułapka, ostrzeżenie. Kurde no. I teraz skrzyń nie mogę tutaj podnieść. Dobra, czekajcie. Co, znowu druga? Jezu, ile tych pułapek. Ale to dziwne, przecież każdy łotrzyk widzi zawsze pułapkę, nawet jeżeli ona jest ukryta. No każda pułapka jest ukryta, nie widać jej, ale łotrzyk ją widzi. Ale patrzcie na to, ci kultyści, oni byli dokładnie tak samo uzbrojeni jak ci właśnie w świątyni Andrasty. Naprawdę, byli takie samo wyposażenie, tamci też mieli takie właśnie hełmy z rogami skierowanymi w dół. No dokładnie takie samo wyposażenie, taki sam ekwipunek mieli. No. Czemu moja postać nie powiedziała, że jest tu pułapka? No wiadomo, nie widać tej pułapki, ale kurde... Halo, co jest? Przecież jesteśmy łotrzykiem. Powinniśmy ogarnąć, czy jest tu pułapka, czy nie. No i zbliżamy się powoli do miejsca. W ogóle ciekawe, czy wyjdziemy do tych samych ruin, tam gdzie spotkaliśmy architekta. W dodatku, w przebudzeniu. No tu pamiętamy, walczyliśmy, kurde, ja się zapiszę. Walczyliśmy, wiadomo z czym. W przebudzeniu. Warteral. It can't be. They're only legends. No nie, to nie legendy. Rock and tree, wind and rain, given form and breath by the elven gods to protect their people. To protect their people? Then why does it look like it's going to eat you? Warteral. Ja nie mogę. Jakie to jest silne! Pin padł! Jeszcze smoki! No super! Wow, walka z Warteralem. O kurde, ja tak chciałam zobaczyć Warterala. Proszę bardzo, mamy okazję mu się dobrze przyjrzeć. Istota, która jest no, niespotykana i bardzo ciężko ją zabić. Tutaj ta walka poszła dość sprawnie, powiem wam, ale kiedy ten stwór pojawił się w książce w Cesarstwie Masek, to zdawało się, że po prostu godziny trwała ta walka. Jak Gaspard, cesarz Vaseline, Michel de Chevin, Briala, jak oni tam walczyli z Warteralem. Naprawdę było bardzo ciężko, po prostu przewraca człowiek stronę za stroną i oni dalej walczą. I po prostu czuć było, jak ciężko szła ta walka. Istota niespotykana, nietypowa, stworzona z powietrza, ziemi, kamienia, z drzewa, z deszczu. No. Ze wszystkiego i niczego, nie? Był określany jako stwór ciężki do zabicia przez ilość kończyn, które są dość twarde i on w ogóle cały jest taki, no wiecie, no jak z kamienia wygląda, jakby był nie do pokonania. I w książce było opisywane, że jego słabym punktem był, no jego spód tak naprawdę, jego cały brzuch tak naprawdę, ta część tutaj,
ale było bardzo ciężko ją trafić i bardzo ciężko się po prostu tutaj dostać, bo uderzał swoimi nogami. Ale nic, mamy w końcu. Dobra, tutaj mamy źródło mocy, miejsce mocy. Okej, słuchajcie, dostaniemy się tam już w następnym odcinku. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że walka wam się podobała. Ja jestem zachwycona tym, że miałam okazję zobaczyć Warterala na własne oczy. Mówicie, co innego to jest w książce, co innego jest zobaczyć go w grze, ale powiem wam, że w książce był właśnie dokładnie tak samo opisywany, też z taką właśnie ilością kończyn, taka wychudzona istota z małą głową, wydająca takie właśnie piskliwe ryki, no coś właśnie w tym stylu, więc no to jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite, wielki plus dla tego dodatku, że dodali tego stwora, no bo to jest coś niespotykanego i ja jestem ciekawa, czy w czwartej części Dragon Age'a powróci jeszcze Warteral. No, jest to bardzo rzadka istota, w której istnienie wierzą nieliczni. Większość uważa, że to jest po prostu tylko legenda, stwór, który nawet nie istnieje. No, bardzo mało ich jest, ale jestem ciekawa, gdyby pojawiła się ta istota w czwartej części, to by było coś fantastycznego, niesamowitego. No, bo domyślam się, że w tym dodatku to była jedyna okazja, żeby go zobaczyć i z nim zawalczyć, że już więcej go nie będzie. Może się mylę, może natkniemy się na jeszcze jednego, ale wątpię. To wszystko. Zostawcie łapeczkę w górę. Zachęcam was gorąco do komentowania. Dajcie znać, jak wasze wrażenia po tej walce, jak wasze wrażenia w ogóle, co sądzicie na temat tego stworzenia. I dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście książkę Cesarstwo Masek? Czwartą książkę, jeśli nie mylę. Tak, to była czwarta książka. No, moim zdaniem no, ta walka, która była tam opisana, była naprawdę no, świetnie opisana, naprawdę. Jeżeli nie czytaliście, to naprawdę zachęcam was do przeczytania. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. To wszystko, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!